body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Cześć, czołem, witam was, misiaczki kolegowie, w kolejnym odcineczku z Euro Truck Simulator 2. Ładunek oddamy i ja rozkminiam, jaką trasę by tu zrobić. I szczerze powiedziawszy, no poza tą pierwszą, która jest za długa i jej zrobić nie mogę, no nie ma nic takiego super fajnego. No to naprawdę jedyne, co się w miarę opyla, to są puste palety do Szwecji. I zrobimy tą trasę, ale tylko dlatego, że nie ma innej fajnej. Ale jak wiecie, mnie trochę goni czas. Więc robimy to i zobaczymy, co nam życie przyniesie. Czemu wyjechać tędy? Ale tam mieliśmy nieważne. No trasa nie jest zachwycająca. Tylko dyszka zysku. Ale w sumie nie mamy wyjścia. Jak w Duisburgu było naprawdę wiele genialnych tras, takich, że aż się chciało grać. To tu jest lekki Lipton. To dziwne, bo przecież Rostock to jest miasto portowe, nie? Więc tutaj powinno być... Niech żyją długie ładunki. Wyjedźmy z tego miasta, bo to jest tragedia z takim ładunkiem w mieście jechać. Te puste palety, w ogóle nie wiem, kto puste palety wozi tyle kilometrów. To trzeba być naprawdę jakimś świruskiem. No dlatego tak mało płacą, bo to wiecie, palety wozimy, nie? Teraz w ogóle przecież zaraz dojedziemy do przeprawy. Krótkiej co prawda, ale zawsze. Ciekawe jak to zinterpretuje gra, bo mi się w sumie chce spać, nie? W grze. Świetnie, panie Markowy, jest pan najlepszy. Kurczaki, no. Żeby szlak to trafił. Nie wyjadę. Kto mi dał długi ładunek? A tak jest zawsze, jak mówię, że mi się śpieszy. To też źle podjechała mi. Skręć w lewo.
prosto. To się jest waga z Bogiem. Ja się tak chyba tutaj nie rozpędzę. Skręć w prawo. Dobrze, mam tutaj te 500 ton. Zobaczmy, ile mam do tego spanka. Zaraz. Długa trasa jest tu. Ty naprawdę stąd, to ja wolę przepłynąć tutaj, bo będę miał trochę bliżej, nie? Po co mam jechać tam daleko? Easy. Mi pokazuje, bo wiecie, bo trasa jest szybsza, nie? Jak tak pojada. Można sobie ułatwić. Nie ma cwaniaka na dwa krzetaka po prostu. Widać już porty, zobaczcie, dźwigi na horyzoncie. Zróbmy zdjątko. Nie wiem, czego tych użyję, ale... Ale dobrze mieć. Szczególnie, że wiecie, jak mam jakieś fajne zdjątka, to ja robię sobie na zapas miniaturki. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo.
No, dawaj, dawaj. Pojedziemy w prawo. Skrócimy sobie trasę, też dłużej pośpimy, więc może ten sen mi przejdzie, nie? W porządku, znajdź obliczanie nowej trasy. Tu bez sensu, jak możemy płynąć tu? 5 godzin, prawie cały sen, a tu musimy chyba dojechać do Kalmar, więc no sobie skrócimy tylko o połowę, nie? Przeliczam trasę. Szedł mi kredyt w ogóle, zobaczcie. Kręć w prawo. Ale patrzcie, wyspał się tylko chwilę czasu, nie? Tak naprawdę znowu mam, podejrzewam, za 7 godzin. Nie, przespał całej nocki. Szkoda, że. No jest chyba minus tej gry. Ale może nie jest to minus. Przygotuj Bo to się. jest nierealne, że. Bo to, mamy ten czas pracy kierowców, tak? Ale chodzi mi o to, że nie mogę na przykład położyć spać na 2 godzinki, żeby dojechać. Skręć w lewo, a następnie skręć w A prawo. potem znowu. I się przespać jak dojadę. Nie wiecie, że mogę jakby spać krócej niż ten czas. Skręć w prawo. No ale to wynika z tego, że jest czas pracy kierowców, tak? I nie można tak zrobić. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Rynek mam cały, tak. Ciężarówko trochę uszkodzone, ale to już jest pikuś, tym się nie przejmuję. Nie zarobiliśmy jakoś majątku na tych dwóch odcinkach. Tak naprawdę przychód to będzie 20 chyba, może 5 albo 8 tysięcy, nie pamiętam, jak było w pierwszym. Więc no, szału nie ma, ale no, powoli, słuchajcie, ciągniemy ten wózek do przodu i pracownicy zaraz coś zarobią. Sprawdźmy. Najlepsi śpią, ale tutaj C4, no tyle nie zarobi. 6, 8, 10 tysięcy powinni zarobić w najbliższym czasie. Więc no to już będzie 60 koła, tak? Z haczkiem, więc tak naprawdę pracownicy dojadą, to będę mógł myśleć nad spłatą kredytu, tak? Czyli w tym odcinku pewnie nie, bo nie dojadą wszyscy, ale w następnym. Będziemy mogli kombinować. Jak spłacimy za dwa kredyty i znowu nam wtedy rata zejdzie do tamtych 9 tysięcy. Jedź prosto. To będzie można znowu więcej odkładać i powiększymy sobie garaż. I kupimy jeszcze dwóch ciężarówki. Powiększenie garażu to jest chyba 100 tysięcy, 120. Sprawdzimy to, ile potrzebujemy kasy. Nie chcę brać kolejnych kredytów na razie, bo nie mam takiej potrzeby. Daleki jestem od tego, żeby kredyt spłacać do zera, czy wszystkie kredyty spłacać. Bo to też nie jest jakby mój styl gry, to jest. Tutaj te koszty kredytu są tak małe, że to się nie opłaca, bo tak naprawdę taki kredyt na 100 tysięcy to chyba się oddaje 109. Czy 111 to są żadne pieniądze, słuchajcie.
Żeby w życiu były takie, tak? W życiu bierzesz kredyt 100 tysięcy na 30 lat, czy tam nie wiem, 200 tysięcy, nawet 100 tysięcy i oddajesz 200 tysięcy, nie? A w ETS-ie to jest kilkanaście, och, kurde, policja. Trzymaj się prawej strony. No bo chyba jakiś fotoradar. No. Zjedź w prawo. Też trzeba wziąć zawiasek ze środka tych dwóch pasów, pojedziemy, bo znowu się wywalimy. Teraz brakuje mi tych koni mechanicznych w ciężarówce, no ale kurczę, to nie jest jeszcze najlepszy model, jaki może być. Trzeba się chyba przemęczyć. No nie mówcie, że policja. Naprawdę, policja za mną jedzie. No nie macie litości. 3000 już mandat. Ja bym chciałem zatankować, ale tam stały samochody i już się popotnę. Goni mnie ta policja. Jedź prosto. Jedź prosto. Śledzą mnie. Nie ma policji, uciekła, odjechała? Szybko, szybko. No, to gdzieś skręciła w boczek, nie? Policja mnie śledziła. Z tej trasy zarobimy 9 koła i niby dużo, niby mało. Ale dzięki temu radiowozowi, dzięki wspaniałej szwedzkiej policji, odcinek się wam wydłużył troszkę. Tak to byśmy już byli, wiecie, z 50 klocków do celu. A została stówcia. Teraz podejrzewam, że w kolejnej misji to będziemy uciekali stąd, z tej Szwecji. Bo jednak te autostrady w Niemczech są dużo wygodniejsze do jeżdżenia.
Fotorara znowu. Boże, co tu się dzieje? Nawet nie widziałem. I te fotorady tak są takie malutkie, pamiętam, w tej Szwecji, ja ich nawet nie zauważam. Jakoś ślepa koza. Tak, stoją te fotoradary bez ostrzeżenia. Sześć koła, czyli 9 zarobku i 6 na mandaty. Jeszcze paliwo, czyli co ponad 2000, więc podejrzewam, że może z 1000 euro zarobię. Czasem i taka trasa się zdarzy, nie? W poprzedniej było 0 mandatów, chyba poza tam jednym takim za jakąś kolizję 40 euro, ten pikuś. A tutaj zobaczcie, co się stało. Już piątka za prędkość. Czyli już dokładamy do interesu. Przygotuj się do skrętu w prawo. Mógłby ktoś w komentarzu mi te wszystkie mandaty zliczyć. Ale albo dołożę, albo jestem, słuchajcie, na granicy opłacalności. No jeszcze paliwo. No, paliwa nie liczmy. Zjedź drugim zjazdem. Zjedź z ronda. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Ciekawe, czy mi level wskoczy. Ale to nie będzie wcale łatwe parkowanie. Ale jakoś się udało. Ach, kurde, brakło trochę. No nic, level nie wskoczył. Ale czy wskoczył bank? No nie, zobaczcie. 200 euro. Gdyby nie te ostatnie mandaty. Po prostu Szwecja mnie nie lubi. To już jest teraz pewny fakt autentyczny. Szwecja mnie nie lubi. Jestem w tym miejscu. Tutaj nie ma żadnej przeprawy. Ale słuchajcie, myślę, że trzeba będzie uciekać stąd. Nie wiem, czy do Polski uciekać, ale gdzieś trzeba uciec.
Szwecja wybitnie nie jest po mojej stronie, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia na kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Piątunia.